Dzisiaj w szkole podstawowej nr 1 w Kolbuszowej odbywa się kolejne wydarzenie na rzecz Emilki Wilk. Przypomnę tylko, że zbieramy dla Emilki na jej operację w Stanach Zjednoczonych. Operacja ta została oszacowana na 7 200 000 zł. Aktualnie mamy na pasku zbiórki kwotę 2 300 000 zł. Brakuje nam prawie 5 milionów, dokładnie 4 miliony 900. Emilka ma 7 miesięcy, ma bardzo ciężką wadę serca, która polega na tym, że nie ma ona tętnic mniejszych, zatem jej operacja jest operacją ratującą jej życie i możliwa jest do wykonania tylko w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejsze wydarzenie nie jest ostatnim. Cały czas planujemy kolejne wydarzenia. Na pewno będzie organizowany duży targ staroci, różnych rzeczy, o którym będziecie mogli usłyszeć w najbliższym czasie. Będzie on organizowany w Kolbuszowej. Ponadto będą różne wyzwania, na przykład bieg 24-godzinny i za każdy kilometr sponsorzy będą wpłacać pieniążki na rzecz Emilki. Ile czasu zostało na zebranie pieniędzy dla Emilki? Czasu jest tak naprawdę niewiele, gdyż zbiórka powinna zakończyć się w kwietniu, najpóźniej w maju. Natomiast póki nie mamy tej kwoty, to zbieramy. Także jest ciężko to oszacować. Najlepiej by było to uczynić jak najszybciej. Natomiast z racji, że kwota jest tak potężna do zebrania, musimy po prostu przedłużyć zbiórkę, ale oczywiście nie mamy niemożliwie jak wiele czasu. Jest on ograniczony.